Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dawid Snopek. A dzisiaj będę mówił na temat mojego miasta, Milwaukee, i też będę pokazywał trochę do moich rodziców, żebyście mogli zobaczyć normalny amerykański dom. I też będę pokazywał trochę te dzielnice. Cały czas zwracając uwagę na różnice między Stanami i Polską. Mieszkam w mieście Milwaukee, który jest w stanie Wisconsin. Tu jest kilka pocztówek z promocji, która była w filmiku w zeszłym tygodniu. Do tej pory wysłałem 10 pocztówek do widzów w Polsce. Mówię do tej pory, bo promocja trwa do końca tego dnia, to znaczy do końca 11 grudnia. I może nawet wyślę parę jeszcze. Milwaukee jest nad jeziorem Michigan. To jest jedno z wielkich jezior w Stanach. W naszym stanie jest bardzo dużo krów. Produkuje się tu bardzo dużo seru. Kiedyś byliśmy na pierwszym miejscu, ale teraz jesteśmy na drugim. Nie jestem pewien, ale myślę, że Kalifornia jest teraz na pierwszym miejscu. Milwaukee jest bardzo sławny z piwa. W Milwaukee jest bardzo dużo piwowarów. I jeden z nich jest oczywiście Miller. Miller pochodzi z Milwaukee. Też Pabst i Blatz pochodzą z Milwaukee. Też mamy bardzo dużo małych piwowarów, na przykład Water Street Brewery na tej pocztówce. Mamy bardzo dużo takich, mówimy po angielsku, brew pubs. To jest mały piwowar, który też jest restauracją. I mamy tych bardzo, bardzo dużo. Jest piosenka What Made Milwaukee Famous, w której się śpiewa What Made Milwaukee Famous Made a Loser Out of Me, to znaczy piwo, bo Milwaukee jest sławny z piwa. Też Harley Davidson pochodzi z Milwaukee. Dla mnie największa różnica między miastem w Stanach i miastem w Polsce jest to, że amerykańskie miasto jest na bardzo dużym obszarze. Nawet kiedy podobna ilość osób tam mieszka, że w amerykańskim mieście jest bardzo dużo przestrzeni między budynkami, między domami i głównie nie mieszkamy w blokach, a mieszkamy w domach, nawet w wielorodzinnych domach, ale jeszcze w domach. I wszystko jest tak, nie wiem jak to dobrze opisać, ale na bardzo dużym obszarze. I kiedy mówimy o mieście, to nie tylko oficjalne miasto, bo miasto ma granice oczywiście, ale jak przekraczasz te granice, to nadal wygląda i funkcjonuje jak miasto. Niczego się nie zmienia, jak przekraczasz te granice. I musisz jechać nawet bardzo długo, żeby zobaczyć wiesz w ogóle, bo jest miasto, miasto, miasto i nadal miasto. I myślę, że to właśnie dlatego, że prawie wszyscy jeżdżą samochodami i komunikacja miejska jest tak straszna tutaj, przynajmniej w moim mieście i też w innych miastach, w którym byłem.
Ale no, to jest temat dla no, całego filmiku w przyszłości. Tu jest pokój, który funkcjonuje się jako mój gabinet teraz. Tutaj, gdzie przed chwilą siedziałem i gdzie teraz nagrywam wszystkie moje filmiki na YouTubie. Teraz idziemy do łazienki, bo tam jest parę różnic. No, teraz jesteśmy w łazience. Po pierwsze, włącznik światła zawsze jest w środku pokoju w Stanach, zawsze. I też toaleta i prysznic zawsze są w tym samym pokoju, zawsze. Teraz idziemy na dół. To rzeczywiście jest bardzo duży dom na dwie osoby. Na rodzinę to normalne, ale jak nie było tutaj mnie i mojej siostry, rodzice starali się to sprzedać. A może przez no, prawie ostatnich 10 lat, ale nie udało im się. Tu jest kominek, już gotowy na Bożego Narodzenia. Tu jest duża kuchnia. Choinka. Tu jest basen, teraz pokryty śniegiem. Latem jest otwarty. To jest jedną przyczyną, dlatego jest trudno sprzedać ten dom, bo dotrzymanie basena jest bardzo drogie. I druga przyczyna jest tam. Autostrada jest właśnie za domem, więc jest bardzo hałaśliwie tutaj. Tu ten obraz był zamalowany przez moją żonę i mojego ojca. Tym latem zamalowali ten obraz. W Stanach w ogóle jest bardzo mało małych sklepów. Jest no głównie tylko te duże. I tutaj mamy szczęście, bo jedzie się tylko no, może 10 minut do centrum handlowego, gdzie teraz idę, ale to no, nic dziwnego, jak ktoś gdzieś mieszka, gdzie no, idzie się no, 30 minut do jakiegokolwiek sklepu, i no, nie mówiąc o sklepach spożywczych, ale no, w ogóle. I no, to dlatego, że Amerykanie głównie jeżdżą do sklepu samochodem i to jest bardzo daleko i kupują bardzo dużo i no, to robią rzadziej. Wydaje mi się, że w Polsce i w Europie ludzie kupują produkty, jedzenie, tak dalej. No, codziennie lub no, każde parę dni, ale tak nie jest w Stanach.
Tutaj jest nasze małe centrum handlowe. Teraz idę do najbliższego sklepu spożywczego. Na wewnętrzu to wygląda dość podobne do małego sklepu spożywczego za rogiem w Polsce, ale to jest stacja benzynowa. I wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł, że może w Stanach stacje benzynowe są tak jak sklepy za rogiem w Polsce, kiedy tylko chcesz kupić chleb lub jajka lub mleko. Bo jak wszyscy jeżdżą zawsze samochodami, muszą bardzo często być na stacjach benzynowych. Nie wiem, czy to w ogóle jest prawda, ale to jest bardzo ciekawy pomysł. Wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy zarejestrowali się na stronie bibliobird.com i jak zawsze dziękuję za uwagę. Do widzenia.